Dokładnie druga rocznica od postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym zatrzymaniu Turowa, który odpowiada za dostarczenie ponad 7% energii elektrycznej do polskich domów. Ta decyzja zapadła chwilę przed wojną na Ukrainie, kiedy nagle zaczęło brakować energii w całej Europie. Gdyby Polska wykonała decyzję organu Unii Europejskiej, duża część waszych domów zostałaby bez prądu. Sędzia za niewykonanie tej decyzji, która zostawiłaby nas bez prądu, dziesiątki tysięcy ludzi bez pracy, bankructwa firm, nałożyła na Polaków rekordowe 500 tysięcy euro kary dziennie. Ciekawe informacje zaczęły jednak wychodzić później. Okazało się, że sędzia Rosario Silva de la Puerta latami wspierała wpłatami jedną z partii politycznych należących do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, w której jest Platforma Obywatelska i PSL. A sędziowie spotykali się z politykami na polowaniach. Potem ciężko było znaleźć dobrą podstawę prawną do wyłączenia ważnego sektora gospodarki i państwa Unii Europejskiej jedną decyzją pani sędzi. Oczywiście zamknięcie Turowa od razu poparli Trzaskowski i Hołownia. Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować. Przede wszystkim trzeba zamknąć Turów. Znaczy Turów jest do zamknięcia. Więc jeśli oczekujecie, i słusznie, od polityków, aby reprezentowali interesy Polski, to zacznijmy od siebie. I przestańmy głosować na ludzi, którym zamiast samodzielnego myślenia o interesie Polski wystarcza bycie kserokopiarką unijnych instytucji. Niewiele by brakowało, a rachunkiem za tą krótkowzroczność byłby brak prądu w Twoim domu. Pamiętajmy o tej drugiej rocznicy.